każdy słuchacz, który będzie tego słuchał w jakikolwiek momencie, modlę się, by Twoje anioły stały, Panie, pilnowały. I aby Twój duch teraz miał swobodny przepływ, swobodne działanie, aby to, co będzie powiedziane, było na Bożą chwałę. Mały tytuł, bardzo krótki sposób, postaram się to streścić, całą historię na temat, który będę mówił w ciągu kilku minut, zatem skupmy się przez te następne minuty. Nazwałbym to mała historia, albo ogólnie historia egzorcyzmu. Historia egzorcyzmu, chciałbym to szybciutko sobie przeanalizowali. Na temat egzorcyzmu, wiecie, ludzie mają takie pojęcie, wiecie, słowo egzorcyzm jest znane, uwolnienie od demonów jest takie mniej przyjęte słowo, aczkolwiek kiedy mówimy o biblijnym wygonieniu demonów, Pan Jezus nie dokonywał egzorcyzmów, ponieważ egzorcyzm jest to z samej nazwy to, co ci tak zwani wędrowni egzorcyści robili. Jak oni robili, oni mieli jakieś tam prawdopodobnie zaklęcia, jakieś takie rzeczy różne, żeby w jakiś sposób, wiecie, tego demona próbować wyrzucić. Patrząc do Starego Nowego Testamentu, widzimy elementy egzorcyzmu, ponieważ problem demonów nie pochodzi w naszych czasach. Pan Jezus nie wymyślił demonów, te demony już były. Pan Jezus wyganiał demony, z którymi ludzie pod Starym Testamentem i wcześniej, no, ciężko im było sobie poradzić. Ale próbujmy to jakoś sklecić w całość. Jak patrzymy na historię ludzkości od początku, czasy przed potopem, czasy po potopie, ludzkość miała do czynienia z demonami. Ludzkość miała do czynienia z demonami. Eden się szatan zakradł, a później ludzkość przeżywała demonizację. Kiedy sobie przeanalizujemy te najwcześniejsze cywilizacje, to jeżeli zaczniecie dokopywać się z archeologii, z historii świata, różnych cywilizacji, to znajdziecie w starożytnych kulturach ludzie borykali się z demonami. Już od starych kultur. Babilon, Akkad, Sumer, starożytne Indie, za czym się jeszcze to uformowało na późniejsze cywilizacje, to te wszystkie kultury miały, są dowody historyczne, archeologiczne, że oni mieli po prostu takie rzeczy. A po co ludzie dokonują egzorcyzmów? No bo są problemy demoniczne, prawda? Egzorcyzm, jak wiemy, jest typowo przewidziany, żeby nie uzdrowić, ale żeby pozbyć się demonów. I ja nie pamiętam nazw, ale jak się dokopiecie w historii, bo nie ma czasu, to znajdziecie w różnych kulturach sumeryjskiej, akadyjskiej, znajdziecie podręczniki do egzorcyzmów. Tak jak powiedziałem, nie mylić wyganiania demonów biblijnego z egzorcyzmem. Znajdziecie w religii, starożytnej religii z Doliny Indu, to co dzisiaj jest nazywane, później się uformowało jako hinduizm. Tam również podręczniki, zaklęcia, jakie formuły, jakie rzeczy robić, żeby tych demonów, no, którzy niewątpliwie po prostu męczyły, z którym ludzkość się borykała od wieków. Problem z egzorcyzmem jest jaki? Że egzorcyzm często odwołuje się do jakichś metod, do jakichś zaklęć, jakichś formułek. I tak jak powiedziałem, te pierwsze kultury używały zaklęć, używały konkretnych zaklęć na to, zaklęć na tamto. Jak taki demon, to tak robili, jak ta inny demon, to inny. W dolinie Indus, tam gdzie
później się formował to, co dzisiaj wiemy jako hinduizm. Zwracali się na przykład do demona Agni, żeby wyganiał jakieś tam demony, które męczyły tych starożytnych proto-hindusów, czy jak oni się to nazywali. W Starym Testamencie, Stary Testament mówił o demonach, ale za bardzo pod Starym Testamentem nie było jeszcze odkupienia, które jest krwi Jezusa, żeby można było się skutecznie rozprawić z demonami, tak jak się możemy z nim rozprawić w Nowym Testamencie. I kiedy Chrystus przyszedł, to zauważycie, że jedną z podstawowych jego służb obok głoszenia Ewangelii, obok wykładania pisma, obok cudów, znaków różnego typu było wyganianie demonów. I ludzie byli zaskoczeni, no bo kto by pomyślał, jeszcze jakby Chrystus wyganiał demony, wiecie, z pogan, no to by się nikt nie zdziwił, prawda? Poganie, wiecie, ale Chrystus przyszedł i zaczął wyganiać demony z narodu, którego Bóg powołał pod Starym Testamentem, czyli Żydów. I oni byli zaskoczeni, byli zszokowani tym. Więc przeszliśmy wieki w ciągu kilku minut. W naszych czasach demony sobie gdzieś poszły, nie. Taką sztuczką diabła jest powiedzieć, mamy współczesne czasy, więc nagle demony, wiesz, zniknęły. Skończyła się cywilizacja egipska, cywilizacja sumeryjska i tak dalej, co do demony gdzieś tam poszły. W rzeczywistości ludzie, którzy się zajmują uwolnieniem, albo zajmą się uwolnieniem, szybko odkryją, że te same demony, które nękały ludzkość, są i w naszych czasach. One sobie nigdzie nie poszły. One w sobie pójdą, dopóki po pierwsze, jak ludzie zaczną robić uwolnienie, walkę duchową, ostatecznie wiemy, że szatan będzie wrzucony najpierw do tej abis, do tej otchłani, a później zostanie wrzucony do piekła i razem z wszystkimi demonami, jakie na tym świat zlazły, prawda, zostaje zrzucone. I pod Nowym, przepraszam, Testamentem Chrystus, ponieważ on się naprawdę z każdym grzechem rozprawił, dlatego pod Nowym Testamentem jedną ze służb, które Jezus Chrystus zlecił wierzącym, protestantom w Duchu Świętym, kowcom, charyzmatykom, jest właśnie służba uwolnienia, bo poganie mają do dnia dzisiejszego próby, sposoby, są egzorcyści pogańscy, niektóre czarownice, nawet sataniści, czytałem, zajmują się tak zwanym niby egzorcyzmem. Ale wiecie, u nich to jest wszystko, jest to zwracanie się do złego, żeby coś pomóc, prawda? To jest tak jak ze sztucznym uzdrowieniem. Ale prawdziwe wywalanie demonów jest w imię Jezusa Chrystusa, jest w zastosowaniu tego, co Chrystus nam dał, jest w przyjęciu zbawienia, chrztu Duchu Świętym i oczywiście autorytecie, bo te demony sobie od razu nie wychodzą, ale stosując autorytet Jezusa Chrystusa, człowiek może być wolny od demonów, w prawdziwy sposób. Grzechy są wybaczone w Jezusie, jeśli ludzie przyjdą i wtedy, kiedy już nie ma nie ma jak gdyby ciążącego grzechu, wtedy jest podstawa, żeby wyrzucić demony. A więc każdy, kto szuka uwolnienia, każdy, kto szuka, żeby się przyłączyć do służby uwolnienia, ma malutki zarys historyczny. I te rzeczy są, demony sobie nie pójdą, jak długo jest świat, jeżeli my szczególnie nie uwalniamy ludzi, demony nie wychodzą z ciała, bo ktoś chce, albo chciałby, albo życzyłby sobie, ale w imieniu Jezusa Chrystusa możemy złamać ich okowy, złamać klątwy generacyjne, złamać przekleństwa, które się często demony trzymają, i wygonić je i uczynić ludzi wolnymi. Wolnymi, ta wolność, która przychodzi, jest czymś tylko charakterystycznym dla nowego przymierza. Krew Chrystusa zapłaciła za grzechy i wtedy, skoro już grzechy są wybaczone, to wtedy możemy nakazać demonom, chodzić, ale ludzie będą wolni i znajdą uwolnienie, którego nie mogli nigdzie indziej znaleźć.